Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Maciej Czapliński, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. I Sławomir Świkliński, szczęść Boże. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczniemy trochę przekornie, ponieważ często mówi się paradoksalnie o nim, że jest taką żoną księdza. O czym dziś będzie mowa? No, oczywiście o brewiarzu. O modlitwie brewiarzowej dzisiaj sobie porozmawiamy. Zaczniemy od tego, że. Modlitwa brewiarzowa jest modlitwą, często nam się może wydawać, zarezerwowaną tylko dla księży. Ksiądz zostaje wyświęcony na kapłana i jako obowiązek daje mu się do odmawiania modlitwę brewiarzową, czyli tą książeczkę, z którą najczęściej księdza można w kościele czy wokół kościoła spotkać. Natomiast to jest błąd, ponieważ jest to modlitwa ludu, ludu Bożego. Bożego. Zgadza się, jeżeli otworzymy brewiarz, zwłaszcza ten czterotomowy, czyli taki nie w wersji skróconej. Ale i w tej wersji skróconej też to po otwarciu, poza tym nazwą, że jest to brewiarz, będzie podtytuł, który mówi, że właśnie jest to modlitwa ludu bożego, czyli każdego wiernego, każdego, kto przyznaje się do Chrystusa. No właśnie, czyli modlitwa nie zarezerwowana tylko dla kapłanów, ale absolutnie jest to modlitwa dla każdego, kto chciałby się taką modlitwą modlić. I mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się zachęcić naszych widzów i naszych słuchaczy do tego, żeby taką modlitwę zacząć odmawiać. Cofnijmy się najpierw wstecz, czyli do tradycji ojców pustyni, ponieważ od nich wzięła się czy wykształciła się modlitwa brewiarzowa, też tak, właściwie oni kształtowali, tak, bo to są pierwsze wieki: pustynia egipska, pustynia palestyńska i tak, Bliski Wschód, tak, gdzie rozwija się chrześcijaństwo. I tam ci mnisi. Pustelnicy szukają dróg rozmowy z Bogiem, spotkania z Bogiem, rozwoju życia duchowego, czyli zaczynają czerpać z Pisma Świętego, które jest naturalnym źródłem objawienia, tak, pierwszym miejscem spotkania z Bogiem i sięgają po psalmę. Najchętniej sięgają po psalmy, bo w nich jest zakryta, ukryta pewna treść, pewne doświadczenie Boga, dlatego tutaj trzeba było od razu zauważyć, że psalmy to nie są utwory stricte literackie, w których ktoś chciał się popisać swoją erudycją, pokazać właśnie, jak potrafi pięknie tworzyć, tylko to, to jest zapis osobistego doświadczenia Boga, związanego z pewnymi emocjami, które temu towarzyszyły. Radości, smutku, oczekiwania, rodzenia się nadziei. Psalmy niosą w sobie niesamowitą głębię, również niesamowite emocje z tym związane. Tak? I oni dostrzegli w tym taką Szansę wyrażenia siebie, czyli sięgają bardzo chętnie po psalmy, które im towarzyszą w ciągu dnia, którymi się modlą, odpowiadając w różnych sytuacjach na to, co, co się dzieje w ich życiu, kiedy pojawia się pokusa pewne fragmenty psalmów służą właśnie do tego, by przywołać Bożą obecność, by pomóc sobie pokonać pokusę. Kiedy spotyka się brata, jest inny psalm, kiedy zaczyna się praca, kiedy kończy się praca, czyli te psalmy wpisują się w taki porządek dnia, ale także i pomagają realizować to założenie, że modlitwa powinna być nieustanna. To Osobiste spotkanie z Bogiem powinno mi towarzyszyć we wszystkim, tak? czyli otwieram się, przywołując Boga, przywołując Bożą obecność, i bardzo często właśnie w tym były pomocne psalmy, które pokazywały o tym, że Bóg jest bliski. Mówiąc o modlitwie nieustannej, też dodajmy, że piękne w brawiarzu jest to, że właściwie o każdej porze dnia i nocy na naszej kuli ziemskiej gdzieś ktoś zawsze ten brewiarz odmawia, więc jest to, można powiedzieć, modlitwa taka ciągła, nieustająca. Dokładnie tak, zresztą ona jest wpisana także w ten rytm dnia. Tak? Są godziny, które się odmawia rano, są modlitwy, które się odmawia w ciągu dnia, wieczorem i przed snem. To o tym za chwilkę sobie jeszcze więcej na pewno powiemy. Zwróćmy uwagę na to, że brewiarz opiera się głównie na psalmach, nie tylko. O tych pozostałych częściach będziemy jeszcze dzisiaj mówili. Natomiast zatrzymajmy się przy psalmach. Trochę już ksiądz o tym powiedział, o różnych stanach emocjonalnych, które możemy w psalmach znaleźć. No właśnie, ale ktoś może zadać sobie pytanie: Psalmy napisane wiele wieków temu. Jak one się mają dziś do mojego życia, tym bardziej, że często w psalmach możemy znaleźć jakieś wyrazy, które dla nas mogą być jakimś archaizmem albo być zupełnie niezrozumiałe na dziś. Zgadza się tak może na pierwszy jakiś słuch czy rzut oka może się tak wydawać. Pierwsze wrażenie takie może być, ale tak naprawdę to jest historia, która wciąż się pisze. Psalmy z. Psalmy zawierają pewną treść o mojego osobistego spotkania z Bogiem, jeżeli je dzisiaj spróbuję odczytać w takim sensie bardziej alegorycznym, niedosłownym, tak? bo, bo taki też jest zamiar psalmów. One prowadzą do spotkania z Bogiem, wyrażają pewne doświadczenie spotkania z Bogiem, które w pewnych aspektach jest niezmienne. Takie same pragnienia mamy, takie same oczekiwania, gdzieś rodzą się w nas głody, tego życia duchowego w podobny sposób jak u naszych przodków. Tak? I dlatego możemy w nich odnaleźć także pomoc w tym, by wyrazić siebie. Tak jak powiedziałem, w pewnych stanach emocjonalnych, kiedy brakuje nam słów, możemy modlić się psalmami, uwielbiając Boga, przepraszając, dziękując, ale także w takim sensie alegorycznym można zobaczyć, że psalmy, które opisują pewną historię, historię z, z życia Izraela, one Posługując się na przykład obrazem Jerozolimy, mogę w tym zobaczyć siebie, to swoje serce, to miejsce w święte świętych, które jest we mnie, to sanktuarium, o którym mówił Jan Paweł II tak? i wielu, wielu teologów, to najbardziej intymne miejsce we mnie, w którym Bóg mieszka. Ja o nie mam dbać, tak jak psalmista, który nieraz będzie wyrażał pragnienie oczyszczenia tego miejsca. Oganie to jest mój grzech, który może oblegać Jerozolimę, z którym mam walczyć, który mam pokonywać. I tutaj nawet te psalmy, które są złożeczące, które po reformie Soboru Watykańskiego II nie znalazły się w modlitwie brawiarzy, one też w tym, w takim aspekcie, w taki sposób odczytywane, też są nadal aktualne. Tak? One w tym obrazie może są bardzo brutalne, ale przecież historia naszego Naszego doświadczenia Boga, podkrywania Boga, poszukiwania też jest często bardzo dramatyczna, też jest bardzo często trudna. Właśnie psalmy mogą nam pomóc w tym, byśmy wyrazili siebie przed Bogiem. Czyli historia świata, chociażby, też jest niejednokrotnie bardzo, bardzo dramatyczna i bardzo bolesna. Czyli mamy w brewiarzu Psalmy. Zajrzyjmy teraz nieco głębiej do tego brewiarza. Wielu z nas może się kojarzyć to z książką, z której wystają jakieś wstążeczki o różnych kolorach. Co jeszcze możemy znaleźć w brewiarzu? Jaki jest układ modlitw, które tam się znajdują? Brewiarz jest podzielony na 4 tygodnie. I z założenia w tej chwili, w ciągu tych czterech tygodni, powinniśmy odmówić cały psał też. Tak, czyli 4 tygodnie, które dzielą się na poszczególne dni, i tak jak dni powiedzieliśmy, dzielą się na poszczególne pory, kiedy odmawiamy rano jucznie modlitwę w ciągu dnia odmawiamy albo przedpołudniowo, południowo bądź popołudniowo, niż pory i kompletę na sam koniec dnia przed snem. I jeszcze jest jedna godzina, godzina w ciągu dnia to jest poza psalmami, wtedy pochylamy się też nad dłuższym fragmentem Pisma Świętego i nad jakimś tekstem z tradycji Kościoła, tak. Taki jest dzienny, jakby można powiedzieć, podział modlitw, tak? Później tak to przenosimy na każdy dzień i tygodnie też wprowadzają nas w nowe tajemnice. Jaki jest układ... Modlitw. To znaczy, jak wygląda takie odmawianie brewiarza w praktyce? Na przykład, nie wiem, juczni albo on jest tak On jest zbliżony. Oczywiście różni się od, w zależności od godziny, ale na przykład jucznia i nieszpory, czyli ta modlitwa poranna i wieczorna, te, główny, te podstawowe modlitwy brewiarzowe, one mają... Taki sam właściwie układ, czyli jest hymn, który jest hymnem najczęściej właśnie zaczepniętym z tradycji jakiegoś świętego albo któregoś z doktorów kościoła. Tak? Czyli też znowu nie jest tak jak psalmy, nie powstał jako utwór stricte literacki, tylko bardziej jako taką z potrzeby serca, wyrażenia tego doświadczenia Boga. Tak? Bo czasem tylko językiem poezji można na przykład wyrazić to, to tak głębokie doświadczenie miłości. Później mamy trzy psalmy, które są jakby, skończą się i zaczynają każdy z psalmów antyfoną. Po psalmach jest krótki fragment Pisma Świętego, responsorium i w zależności od tego, czy jest to jucznia, czy nie jest to modlitwa Magnificat, czyli hymn Maryi, i bądź pieśń Zachariasza, tak? I też zaczynająca i kończąca się antyfoną. Prośby, po prośbach jest modlitwa Ojcze Nasz, tak jakby Kończąca prośby i zamykająca je. I na koniec krótka modlitwa, taką konkluzja całości, no i znak krzyża, którym kończymy z wezwaniem, tak. I właściwie taka modlitwa może zająć nam siedem. Jak ktoś naprawdę pobożnie i chce rozważać w głębi, zastanawiając się nad psalmami, 10 minut. Dla, dla wielu z nas może to brzmieć bardzo zagadkowo, bo obsługa brewiarza, tak nazwijmy to technicznie, no może się wydawać na początku bardzo trudna. Natomiast mamy w związku z tym dużo pomocy, bo nie zawsze możemy wiedzieć, tak, tu hymn, tu za chwilę psalmy. Nie, możemy nie wiedzieć, co po kolei się odmawia, więc możemy skorzystać z bardzo łatwych tutaj y, pomocy, jakie, jakie zostały nam dane. Tak, tak. Rzeczywiście, ja mam takie doświadczenie y, pracy z grupami, y, posługi grupom różnymi, w których y, z, zawsze próbowałem wprowadzić tą modlitwę brewiarza, żeby ona stała się także taką modlitwą naszą, naszej wspólnoty. Y, I rzeczywiście na samym początku to Ludzie byli przerażeni, nie rozumieli, gubili się, ale można, wielu z nich rozsmakowało się w tej modlitwie, czyli wiem, że ma, ta modlitwa ma swoją wartość i potrafi także być taką modlitwą, która, która to może się spodobać zwykłemu człowiekowi, który żyje w świecie. Ta modlitwa może nieść, nieść pewną głębię i, i, i pomagać właśnie w takim, takim osobistym rozwoju modlitwy. Do pomocy mogą służyć nam różne portale internetowe, które są. Pierwszy, najbardziej posłem, z którego ja korzystam, mała kryptoreklama brewiarz.pl. Bardzo fajna strona, na której można znaleźć dużo informacji, również i z brewiarzem, ale także i z liturgią bo tutaj się brewiarz zaraz, może powiemy o tym też, że bardzo ściśle łączy się z tym porządkiem liturgicznym, ale także i wiele innych stron, aplikacji. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce się modlić brewiarzem, bez problemu może to uczynić, po prostu znajdując stronę, klikając, mając tam wszystko poukładane, te wstążeczki wcale nie są potrzebne. One mogą później ubogacić modlitwę rzeczywiście i to, to też może być cenne, by modlić się z księgi, która jest też szczególnym znakiem. I dlatego tutaj też nie gorszmy się, kiedy czasem wejdziemy do kościoła i zobaczymy na przykład księdza, który z telefonem komórkowym albo z tabletem coś śledzi. Ponieważ może właśnie w tym momencie odmawiać brewiarz, prawda? Dokładnie tak. Ja taką historię słyszałem, że kiedyś starszy kapłan wszedł do Bazyliki Świętego Piotra i został wygoniony przez Panie. To było wiele lat temu, kiedy jeszcze tablety nie były tak powszechne. Był wygoniony parasol, parasolkami, a później okazało się, że to był jeden z kardynałów, który po prostu chciał pobożnie odmówić brewiarz. Dzisiaj mamy rzeczywiście wiele aplikacji w telefonie, wiele rzeczy tam przechowujemy. I jest to czymś zupełnie normalnym, choć przyznam się szczerze, że ja jestem tradycjonalistą i wolę jednak ten brewiarz w takiej wersji papierowej. Zachęcamy zatem do tego, żeby brewiarz odmawiać, żeby sięgać po niego, ponieważ może to być doskonała okazja nie tylko przygotowania do Eucharystii, czy owocniejszego przeżywania Eucharystii, ale też do przeżywania różnych okresów roku liturgicznego. Tak, brewiarz, zwłaszcza ten w tej wersji nieskróconej, ale takiej tradycyjnej, on rzeczywiście, on jest tak też, z, taki jest zamysł jego, że on wprowadza nas w taki rytm życia Kościoła. Można zobaczyć, że y, samo Sama modlitwa brewiarzem przygotowuje nas na odsłuchanie liturgii słowa. Pogłębia nam pewnej tajemnicy dnia przeżycia. Te teksty, one nawiązują do tego, co się dzieje w Kościele, czym Kościół żyje. Dlatego, jeżeli ktoś chce pogłębić swoją duchowość, taką duchowość związaną z pewnym, można powiedzieć, takim oddechem Kościoła, tak? chce też oddychać tym powietrzem, którym oddycha Kościół, to myślę, że brewiarz jest tutaj jedną z podstawowych, podstawowych modlitw, która powinna mu towarzyszyć. I do odmawiania tej modlitwy zachęcamy. Gorąco Bardzo serdecznie. Tyle na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Na koniec oczywiście tradycyjnie zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie można nas zobaczyć i usłyszeć. No tak, Jeżeli ktoś jest odważny, to może nas chcieć zobaczyć na stronie pańskaseiba bezpolskich liter.pl. I na kanale o tej samej nazwie, gdzie również umieszczam różne inne treści w postaci komentarzy niedzielnych, różnych felietonów, bądź komentarz do bieżących wydarzeń z kościoła. Gorąco zapraszam. I to nie jedyne miejsce. Odsyłamy również na stronę www.radioniepokalanow.pl Tam można znaleźć archiwalne nagrania w dziale do odsłuchania. Tam sobie klikamy i tam możemy znaleźć wszystkie odcinki, jakie do tej pory nagraliśmy. Jak również zachęcamy do tego, żeby odwiedzać Facebook nasz radiowy Radia Niepokalanow. Tam również na bieżąco każdy najświeższy odcinek, jaki się pojawia, jest tam też umieszczany. My usłyszymy się już za tydzień tradycyjnie. Życzymy wszystkim mm, wszystkiego dobrego. Ksiądz Maciej Czapliński, szczęść Boże. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. I Sławomir Ćwikliński z Panem Bogiem.